Witam wszystkich serdecznie. Kolejna część uruchomienia tegoż to silnika jest troszeczkę dalej. Jak widać, kabli dość dużo przybyło. Tam mam stacyjkę teraz, no żeby po prostu na razie nie rozpruwać, bo nie wiem co się będzie działo. Jest cały przedni panel, jak to się mówi. No i reszta wiązki, komputer. No, nie było łatwo. Z powodu, tak jak tutaj widać, wiązka ma co jakiś kawałek, taki zbiurowy minus. No i musiałem porobić minusy. Musiałem to jakoś doziemić, nazwijmy to tak. To co było niepotrzebne, co przynajmniej wiem, co jest niepotrzebne, nie mam podłączane, na razie tego nie wypruwałem. Docelowo chcę to wszystko wypluć, żeby tutaj tylko we wiązce zostało to, co trzeba. A na przykład przednie światłami nie będą potrzebne. Chłodnicy nie zakładałem jeszcze, bo muszę tutaj jeszcze podziabać się z tą jedną śrubą. Tylko nie wiem, czy ją teraz złapię. Nie złapię ją. Dobra, bo teraz jest pod tym. Dobra, mniejsza z tym. Jedną śrubę mam do wymiany. Tą będzie tutaj, tą widać. Tą mam do wymiany. Bo nie jestem pewny, czy ona da radę. Ale mniejsza z tym. Co się zmieniło? Mamy wiązkę, mamy porobione. Tutaj też mamy dodatkowy uziom. Masę. Tutaj złapałem sobie główną masę pod korytko, co jest pod akumulatorem. Tak troszkę nieszczęśnie, ale jest. Główne bezpieczniki z przekaźnikami. Główna wtyczka. No nie wygląda to za bardzo ciekawie. Tam z tyłu leży wiązka, co szła na samochód. Może będzie do góry nogami, ale przepraszam. Cały przedni panel. Deska rozdzielcza, można powiedzieć, w pigułce. Ta raczej cała wiązka była do osprzętów, co były w przedniej kolumnie. No, kolumnie. Z przodu samochodu. Takie przełączniki, nieprzełączniki, różne osprzęty. No i też jest komputer. On jest, no, na razie na trytkach. Jak to zawsze. Teoretycznie tak złapany, żeby się nie ruszał. Odbezpieczyłem sobie dolot powietrza, bo przyszedł czas spróbować, czy tu się pokaże iskra. Czy mam wszystko dobrze podłączane. Baku na razie nie mam podłączonego. Mam taki pomysł, co też z tatą na to wpadliśmy, żeby bak dać, jak powiedzmy tu mamy silnik, troszeczkę wyżej, żeby był prześwit, ale żeby bak był nad silnikiem. Jakby ktoś miał jakieś doświadczenie w tym temacie, dajcie mi znać, czy to jest rozsądne, czy nie, bo teoretycznie jak wezmę kawałek dachu z sandacza, co zostało, i dam pod spód, czyli będzie silnik, kawałek dachu, bak i zaś kawałek dachu, że będzie taki sandwich, żeby po prostu był zabezpieczony bak, bo nie mam pomysłu na coś innego, a chciałbym wykorzystać to, co mam, po co coś przerabiać. Dobra, teraz do konkretów. Co będziemy robić? Na razie mam minus odłączony. Jak podłączam minus, czyli tutaj mam klemę, widać, że coś tam stryka. Tutaj sobie to zaraz przykręcę mocniej. No, już przykręcił. Jak grzechotka w drugą stronę. Tania grzechotka. Moja jedna z pierwszych grzechotek. I teraz tak. Dojdziemy do etapu, że dokręcę do zapłonu. Chyba drzwi zamknę, bo nie będzie widać. Czyli kręcimy zapłonem. Widać, że się kontrolki świecą. Tylko, że dam was na statyw, bo potrzebuję obydwie ręce.
i spróbujemy pokręcić tym i jak to się zachowuje. Dobra, zaraz do Was wracam. Taka no niby pierdoła, ale zamknąłem się w środku w garażu, bo mam z tyłu drzwi taką stopkę. No i ani jedną, ani drugą stronę nie umiem teraz otworzyć, żeby wyjść. No ale dobra, najpierw filmik, później będziemy robić dalej. Chyba zostawię to na tym świetle, jaki jest. Damy to tak. Idę do stacyjki, czyli teraz będziemy kręcić. Powinno się na świecach pokazać iskra. I może na pulpicie będzie widać, co się dzieje. Dobra, czyli co? Można powiedzieć, że to jest udany, silnik kręci. Jedynie nie wiem, czy po prostu podaje paliwo i resztę, ale do tego muszę dojść. Czeka mnie jeszcze takie robienie masy pierdołek, aż do momentu, aż się uda go odpalić. Tylko nie wiem, czy z tłumikiem, czy bez na początku odpalać. Dajcie mi znać, co dalej. Jak to się mówi, na razie nie wybuchło, tłoki nie wyszły bokiem, korba nie wyszła bokiem, olejem nie żyga, więc teraz jeszcze spróbujemy świeczki wsadzić z powrotem i pokręcimy jeszcze raz, jaki będzie dźwięk bez tłumiku. To mnie tak trochę ciekawi. No i dobra, udało mi się, raczej tata mnie uwolnił. Mam wkręcone świece, próbujemy zakręcić całym systemem. 3, 4. Brzmi dobrze i obiecująco, choć dźwięków z wydechu nie ma praktycznie, bo bardziej słychać są rozruszni. Teraz spróbujemy tak. Jednak bez benzyny to nie zrobi żadnego fajnego dźwięku, ale kręci. Dobra. Będę dalej pracował, jak to się mówi, od etapu do etapu to będzie trwało coraz dłużej, z racji, że coraz dokładniejsze rzeczy będzie trzeba robić, bo teraz to jest ociosane strasznie, jak widać. Strasznie jest to ociosane, ale jak to się mówi, działające do jakiegoś etapu. Przechłodnicę sobie w końcu, jak to się mówi, zamówić. Paski założę używane, stare, moje. Paliw nad paliwem. Nie zapomnijcie mi dać w komentarzach, jak to rozwiązać. Tu jeszcze muszę jedną masę to robić. Tylko nie wiem, czy czasem ją tutaj nie wstyrknę. To jest tak w miarę blisko, a jak silnik będzie pracował, żeby było ok. Tylko się boję, jak tutaj będę miał tą ośkę z woma, żeby to nie urwać. No, prócie wielu kabli, tylko że teraz główny problem paliwo oraz wydech. To są dwie rzeczy, które mnie trzymają, no i chłodzenie. Bo jeszcze będę musiał w międzyczasie gdzieś wepchnąć wymiennik płytowy. Ale jak to się mówi, bliżej niż dalej. O, dobra. Reklama. Dobra. Jak będziecie chcieli, dajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Możecie podsyłać dalej znajomym filmiki. No. Muszę jeszcze stacyjkę wypróć, bo to rozwiązanie mi się podoba, że na tą stacyjkę, tylko że z tą kierownicą tutaj to takie jest trochę chybione, no ale nie chciałem tego rozdziabywać, póki nie byłem pewny, że to będzie działać. Dobra, jeszcze raz. Lajki, subskrypcje, polecenia, komentarze, propozycje. Mile, naprawdę mile widziane, bo w tym etapie robi się gęsto. Już, jak to się mówi, są pierwsze efekty, ale do końca daleka droga. Ale z Wami damy radę. To dzięki wielkie, do następnego.